W zeszły piątek po publikacji danych NFP zobaczyliśmy jeszcze spadki na rynku kryptowalut. Bitcoin wybił omawianą strefę popytową, która trzymała cenę przed dalszymi spadkami, a po jej wybiciu zobaczyliśmy kontynuację do okolic 53 tysięcy dolarów. A o takim scenariuszu informowałem w piątkowym porannym update rynków, w którym napisałem, że jeżeli indeks dolara się umocni, możemy zobaczyć spadki do 53 tysięcy, 50 tysięcy dolarów. O takim scenariuszu również informowałem Was tutaj w piątkowej analizie. Wczoraj mieliśmy wyniki CPI, czyli inflacji w Stanach. Spadek z 2,9% do 2,5% to bardzo byczy sygnał dla całego rynku krypto. Po samej publikacji danych spodziewałem się manipulacji lokalnych spadków, a następnie wzrostów, co dokładnie wyrysowałem studentom akademii, i taka sytuacja właśnie miała miejsce. Najpierw manipulacja, ruch spadkowy do wyznaczonej strefy na wzrosty i ruch spadkowy. Mający na celu wybicie tej płynności, która tutaj się zbierała dokładnie tak jak to opisałem i wyrysowałem, informując studentów Akademii, co prawdopodobnie się wydarzy. Jak wygląda aktualna sytuacja i czego możemy dalej się spodziewać? Czyli, zaczynamy czwartkową analizę rynku krypto. Cześć z tej strony, Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku krypto, na rynkach finansowych. Zaczynamy czwartkową analizę rynku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do ustawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przyjmieć dzwonek, zostawić łapki w górę, komentarza, komentarza do taktycznego. Za wszelką aktywność z Waszej strony. Dziękuję, czyli za Wasze łapki w górę, za Wasze komentarze. Jeżeli to robisz, to Bitcoin będzie z Tobą. Przejdźmy sobie do tego, co się wydarzyło po ostatnich wynikach NFP. Najpierw zacznijmy sobie od update'u rynku, który opublikowałem w piątek przed NFP. Napisałem, że jeżeli DXY się umocni, zobaczymy spadki na bitcoinie do 53 lub 50 tysięcy dolarów. Następnie, przed samym NFP, napisałem, że patrząc na rynek Forex, to bardziej wygląda na to, że DXY się umocni niż osłabi. No i zresztą to miało miejsce. Zobaczmy na wykresie. Najpierw zobaczyliśmy spadki, a następnie zobaczyliśmy wzrosty, czyli DXY, mimo wszystko się umocniło, mimo nieprzychylnych danych NFP, co skutkowało również spadkiem Bitcoina. Piątek i jeszcze przez pierwsze godziny soboty zobaczyliśmy ruch spadkowy. Dokąd? Do omawianej strefy popytowej, którą wyznaczyłem i mówiłem Wam, że jest to kluczowa, ostatnia strefa. Informowałem Was o tym, że jeżeli ta strefa zostanie wybita, no to lecimy właśnie do tej strefy. Nie nigdzie pomiędzy, tylko właśnie do tych poziomów. Zobaczcie, że cena od deski do deski podąża do tych poziomów, które wyznaczam. Jeżeli jaka strefa jest negowana, strefa jest wybiana, to cena leci do kolejnej, którą w moich analizach właśnie tutaj wam pokazuję. Więc mieliśmy dojście do kluczowej strefy popytowej i mamy ruch wzrostowy. Kolejnym ważnym czynnikiem, na jaki czekałem, były wyniki inflacji. No i tutaj zobaczyliśmy spadek inflacji. Zobaczyliśmy ruch wzrostowy do lokalnej strefy podażowej. A następnie zobaczymy zatrzymanie i tworzenie płynności. Płynności w postaci właśnie tych relatywnie równych szczytów, gdzie te ileżze zagrywają pozycje na spadki i ustawiają swoje stoplossy. Widząc taką sytuację i widząc przede wszystkim strefę popytową, która jest o bardzo wysokim prawdopodobieństwie, wyznaczona na podstawie mojej nowej autorskiej strategii, którą będę się już niebawem dzielił ze studentami akademii, poinformowałem, jakiego scenariusza oczekuję, czyli jeszcze tworzenie płynności następnie po CPI spadek, a następnie ruch wzrostowy właśnie mający na celu zebranie tej płynności. Zwróć uwagę właśnie, jak wyrysowałem to, czego oczekuję. Pięknie zrealizowany lokalny scenariusz. Tutaj 3 RR właśnie z tej pozycji można było spokojnie wyciągnąć. No i teraz co dalej? Jeżeli chodzi o Bitcoina, widzimy, że tworzy nam się fajna struktura Wzrostowa z mniejszych interwałów czasowych. Z większych, z interwału jedeniowego, jeszcze trzeba poczekać. Na interwale czterogodzinnym, na interwale jednogodzinnym mamy nową strukturę wzrostową. Natomiast ta struktura wzrostowa musi zostać jeszcze potwierdzona wybiciem starej struktury spadkowej. Tak? Czyli tej struktury spadkowej, która została rozpoczęta z kluczowej strefy podażowej, o której rozmawialiśmy w poprzednich tygodniach. Więc to jest ostatni poziom w tym momencie w tej strukturze spadkowej. Ta strefa okolice 60 tysięcy dolarów, która będzie pierwszym potwierdzeniem na rozpoczęcie dalszych wzrostów. Mówię pierwsze, dlatego że tak jak mówiłem Wam w poprzednim materiale, tak i teraz to powtórzę jeszcze raz, dla mnie dopiero wybicie tej strefy podażowej, czyli 65 tysięcy dolarów będzie takim już finalnym potwierdzeniem na konkretne wzrosty. Mówię tutaj o perspektywie długoterminowej, jeżeli chodzi o perspektywę krótkoterminową, dalej jestem nastawiony na wzrosty, jeżeli chodzi o Bitcoina. Najpierw spojrzymy sobie jeszcze raz na to, co działo się w lipcu, kiedy również mieliśmy wyniki NFP, po wynikach NFP mieliśmy rozpoczęcie wzrostów. Później mieliśmy wyniki inflacji, rozpoczęcie wzrostów. To było 11 albo. To było jakoś 11 czerwca. Następnie mieliśmy spotkanie Fed i rozpoczęcie kolejnego ruchu wzrostowego do kluczowej strefy podażowej. No i sytuacja nam się odwróciła. Czy wciąż możemy zobaczyć dalsze spadki, głębsze spadki? Oczywiście, że tak. Natomiast patrząc na aktualną sytuację i na. Natomiast patrząc fundamentalnie na to, co się dzieje z dolarem i z dużym prawdopodobieństwem jego osłabienie się, w takiej sytuacji powinniśmy zobaczyć wzrosty na rynku krypto w najbliższych tygodniach. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie FED, więc też czekamy na to, co oni powiedzą, czy faktycznie zacznie się obniżka stóp procentowych i w jaki sposób, jak rynek na to zareaguje. Na razie lokalnie widzę możliwość kontynuacji wzrostów. Lokalna pierwsza strefa podażowa, czyli około 60 tysięcy dolarów, 61 tysięcy dolarów. Tutaj również jest sporo płynności do zebrania, więc myślę, że możemy zobaczyć kontynuację właśnie do tych poziomów. No a potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało również w czasie. Więc aktualnie widzę dwie strefy, gdzie będę szukał pozycji na wzrosty oraz dwie strefy, gdzie będę szukał pozycji na spadki. Czyli mamy strefę popytową H4, i mamy poniżej jeszcze jedną strefę popytową, która będzie brana przeze mnie pod uwagę pod właśnie tego typu zagrywki, czyli zagrywki Futures. Swoją drogą ja grałem na giełdzie Bybit od 5-6 lat. Link do tej giełdy macie w opisie oraz instrukcję, dlaczego wybrałem tę giełdę kilka lat temu, a nie giełdę Binance, mówiąc wam i pokazując wam argumenty, dlaczego według mnie ta giełda jest znacznie lepsza. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o Bitcoina, po wybiciu. Strefy popytowej, o której rozmawialiśmy w poprzednich materiałach, miały być spadki i były. Dokąd? Do strefy popytowej, którą wyznaczyłem. Stąd miały być wzrosty i były. Zbiegło się to również w czasie, mimo spadków po NFP, również ze wzrostami po samym NFP. I taki scenariusz brałem pod uwagę. Następnie zobaczyliśmy wczoraj kolejne wzrosty po wynikach inflacji. I według mnie są to bycze sygnały, jeżeli chodzi o fundamenty rynku. Lokalnie, to na co czekam to ewentualne wzrosty właśnie jednej z dwóch stref. A tutaj będę czekał na potwierdzenia na zawarcie pozycji na spadki po wybiciu tej płynności, która się tutaj utworzyła, ale widzimy również, że tutaj utworzyła się podwójny szczyt, który również może zostać zmanipulowany i wybity. A następnie ruch spadkowy, ponieważ tutaj, jak widzicie, również jest strefa podażowa którą wyznaczałem w poprzednim materiale, skąd zresztą zobaczyliśmy kontynuację ruchu spadkowego. Także lokalnie jestem nastawiony na kontynuację ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o konkretne wzrosty całego rynku, czekam na wybicie 65 tysięcy dolarów. No i zobaczymy, co powie Jerome Powell w przyszłym tygodniu podczas spotkania Fed. Jeżeli chodzi o ETH, tutaj również poinformowałem o tym, że zagrywam pozycję na spadki. Dosłownie w kilkanaście minut cena osiągnęła wyznaczony przeze mnie poziom realizacji zysków. To był właśnie ten poziom, czyli z dokładnością co do kilku centów cena spadła, a następnie zobaczyliśmy ruch wzrostowy. Na ETH akcja cenowa nie jest tak czysta i klarowna jak na bitcoinie. Fajnie cena reagowała wyznaczonych przeze mnie strefa, których, z których oczekiwałem ruchu wzrostowego. Mieliśmy również lokalne spadki z strefy podażowej, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Tutaj struktura wzrostowa nie jest dla mnie taka atrakcyjna jak na Bitcoinie, dlatego jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, wstrzymuję się, ponieważ nie widzę tutaj miejsc, skąd mógłbym taką pozycję w tym momencie rozgrywać, natomiast widzę skąd mógłbym szukać pozycji na spadki. Są to dwie strefy podażowej, ale dla mnie kluczowa będzie strefa w okolicach 2500 tysięcy. Dolarów. Jeżeli mielibyśmy zobaczyć kontynuację ruchu spadkowego, a to, co tutaj się wyrysuje, jest po prostu flagą spadkową, flagą w trendzie spadkowym, no to wtedy lecimy do okolic nawet 2080 dolarów. Takie scenariusze widzę, jeżeli chodzi o ETH. Więc jestem ciekaw, czy to jest właśnie flaja, która tworzy się, aby kontynuować ruch spadkowy. OK, słuchajcie, nie ma co tutaj przedłużać, jeżeli chodzi o ETH, tutaj nic zbytnio nie wywróżę. Widoczne są dwie strefy podażowe, brak konkretnych stref na lokalne wzrosty. Jest jednak kluczowa strefa popytowa, ale żeby ona była aktywowana, musielibyśmy zobaczyć spadki na ETH o ponad 11%, co oczywiście dalej jest możliwe. Natomiast patrząc na dane makro, Bardziej jestem teraz wzrostowo niż spadkowo, ale patrząc na strukturę na samym ETH, nie wykluczam jakiegoś ruchu, nie wykluczam jeszcze jakiegoś ruchu spadkowego, który miałby na celu wybicie przynajmniej tej płynności, która utworzyła się właśnie pod tymi dołkami, które stworzyły taką linię trendu. A jak wiecie, często Wam o tym mówię, pod linią trendu jest płynność, która ma zostać wybita. Okej, okay, tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Pamiętaj, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech Bitcoin będzie z Tobą w piona.